28 września 1878 roku. W sali krakowskiego Urzędu Miasta po raz pierwszy pokazano publicznie najsłynniejszy obraz Jana Matejki, czyli Bitwę pod Grunwaldem. Matejko malował swoje dzieło 3 lata. Obraz ma powierzchnię 42,7 m² i waży prawie pół tony. W lutym 1878 roku malarz sprzedał obraz za kwotę 45 tysięcy złotych reńskich warszawskiemu finansiście Dawidowi Rosenblumowi. Ten często wypożyczał płótno, m.in. na wystawę do Wiednia, Petersburga, Berlina, Lwowa i Bukaresztu. W kwietniu 1880 roku obraz znalazł się w Paryżu, a następnie powrócił do Warszawy, gdzie był na stałe eksponowany w galerii Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1902 roku odkupiono obraz od spadkobierców. Podczas okupacji płótno ukryto, a Gestapo obiecywało 2 miliony marek za odnalezienie dzieła. Dziś jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie.